10 przykazań. Żył kiedyś mężczyzna, którego imię przywołują Żydzi, chrześcijanie i muzułmanie. Urodził się wśród ludzi, którzy od 4 wieków byli niewolnikami Egiptu za czasów faraonów. Mężczyzna stanął na czele powstania przeciwko największemu ówczesnemu imperium i przekazał swemu ludowi prawa, które obowiązują do dzisiaj. Ten mężczyzna nazywał się Mojżesz. I co? Sen pochodzi od samego Ra. Cóż oznacza? Nadchodzą niebezpieczne czasy. Dla ciebie i dla Egiptu. Niebezpieczeństwo przyjdzie od dziecka niewolników. Dziecko zostanie księciem Egiptu. Co potem? Doprowadzi do jego upadku. Gdzie znajdziemy dziecko? Gdzie je znajdziemy? Chłopiec. Aaronie, to twój brat. Zabić wszystkie noworodki płci męskiej. Nie pozwolę go zabrać. Kosz! Ukryję go nad rzeką. Jeśli cię złapią, zabiją nas wszystkich. Poświęcisz ich życie? Right there. Okay.
forgive me. Wybacz mi. Wybacz nam. Dziecko, które rodzona matka powierzyła rzece, zostało znalezione przez księżniczkę z królewskiej rodziny. Oszalałaś? To dziecko niewolników. Co z tego? Tak miało być. Faraon kazał zabić wszystkie niemowlęta płci męskiej. Śniło mu się, że dziecko niewolników poprowadzi powstanie przeciwko niemu. To ono mnie znalazło. Nie możesz pozwolić mu żyć. Nazwę go Mojżesz. A jeśli to on ma pokonać faraona? Jeśli to dziecko ma przejąć władzę? Jeśli to ono jest wybrańcem, przyniesie bogactwo i władzę tym, którzy go wychowają. Uratowałaś mu życie. Musi to wiedzieć. Musi wiedzieć, ile nam zawdzięcza. Poślij kogoś do niewolników, by znalazł niańkę dla dziecka. Zgłosi się jego matka. A jeśli to pułapka? Musimy zaryzykować. Dla jego dobra. Odbierzesz dziecko, kiedy będzie bezpieczniej. Do tego czasu niech się nim opiekuje. Obiecaj mi coś. Obiecaj, że będzie wiedział o swoim pochodzeniu. Nie, nie, nie. Księżniczka urodziła syna Manerita, ale Mojżesza kochała tak samo mocno. Włóż w to więcej siły. Jeszcze raz. Bracia dorastali w uprzywilejowanym środowisku. Przygotowywano ich do zajęcia miejsca w gronie książąt Egiptu. Do ich edukacji należała nauka o tajemnicach domu umarłych, o Bogu Ra i innych bogach Egiptu. Zatkajcie nosy i usta. Książę Mojżeszu, wracaj do pracy. Człowiek jest jak skorupa, w którą bogowie tchnęli życie. Kiedy ten oddech mu zabierają, zostaje tylko to. Ilu jest bogów? Tylu, ile narodów i ilu ludzi na świecie? Kto stworzył bogów? Chyba nie rozumiem pytania. Skąd się wzięli? Bogowie stanowią część naturalnego porządku. Patrzcie uważnie. Gwiazdy układają się w konstelacje. Można je czytać i przewidywać, jak będą się zmieniały. Jesteście książętami Egiptu. Musicie to wiedzieć. Nie.
Lojalność to wspaniała cecha, Mojżeszu. Staraj się jednak poskromić swój temperament. Nie dogonisz mnie. Wracaj! Przez cały ten czas Mojżesz był nieświadomy tajemnicy swego pochodzenia. Muszę mu powiedzieć. Dlaczego? Złożyłam obietnicę. Zabiję cię. Wiesz, że ty i Menerit nie jesteście braćmi. Nie łączą was więzi krwi. Wiem, że mnie adoptowałaś. Nigdy bracia nie byli sobie bliżsi. Ale musisz dowiedzieć się prawdy. Mojżesz, to twój ojciec. Jestem Jochebed, twoja matka. To twoja siostra Miriam, a to Aaron, twój starszy brat. Kiedy się urodziłeś, nie mogliśmy cię zatrzymać. Musieliśmy cię oddać. Nie mieliśmy wyboru. Karmiłam cię piersią, póki nie zacząłeś chodzić. Potem cię oddałam. Dlaczego? Nie chodziło tylko o to, by uratować ci życie. Chcieliśmy, żeby chociaż jednemu dziecku było lepiej niż tutaj. Ocaliliście mnie, bo cię kochaliśmy. Synku. Dziecko. Księżniczka obiecała, że powie prawdę o twoim pochodzeniu. Tylko tego pragnęliśmy. Pragnęliśmy, żebyś o nas nie zapomniał. W środku leży mężczyzna, który nas tutaj przyprowadził. Józef. Jego brat sprzedał go do niewoli. Został doradcą Faraona i przyprowadził nas do Egiptu. Kiedy Faraon umarł, Egipcjanie z powrotem uczynili nas niewolnikami. Słyszysz? To wiatr z pustyni. Stamtąd pochodzimy. Wszystkie wspaniałości Egiptu zbudowano rękami naszych ludzi i utwardzono naszą krwią. To jeden z waszych bogów? Nie oddajemy czci nawet największym z ludzi. Gdzie są wasi bogowie? Pokonali ich bogowie egipscy? Wierzyliśmy kiedyś w Boga, jedynego i wszechmocnego, ale przestał do nas mówić. Nie żyje? Niektórzy tak mówią. To nieprawda. Więc gdzie jest teraz? Co dla nas zrobił? Czemu na to pozwala? Mojżeszu! Nie odeślesz mnie do nich, bym żył jak niewolnik? Nie.
Jesteś księciem Egiptu. Nie na darmo cię uratowano. Czeka cię wielka przyszłość. Zapomnij o dzisiejszym dniu. To była pomyłka lub zły sen. Tak, to tylko zły sen. Do jutra o wszystkim zapomnisz. To twoje miejsce i twoje życie. Widzisz dziecko niewolnika? Potomka jakiegoś pasterza? Czy widzisz księcia, który może zostać faraonem Egiptu? Powinieneś się ożenić i zbudować swój własny pałac. Pojedź ze mną. Dowiesz się, jak żyją żołnierze. Może za jakiś czas. Musisz udać się na pustynię, gdzie bogowie ustanawiają prawa, zanim rozleniwi cię miejskie życie. Pragnienie, głód i powolna śmierć? Nie, dziękuję. Lubię miasto. Mam tu wszystko, czego potrzebuję. Muszę wracać do żołnierzy. Zapomnij o pustyni. Lepiej się czujesz w bibliotece albo w łaźni. Chodź tu. Co jest? Nie lubisz mnie? Nie, proszę. Zejdź mi z drogi. Nie rób jej krzywdy, to moja żona. Ty, kundo. Możesz patrzeć. Będzie przyjemniej. Zostaw ją. Książę, to tylko niewolnica. Co w tym złego? Spodoba się jej. Czemu to zrobiłeś? Czemu zabiłeś człowieka, który karał niewolnika? Nikogo nie powinno się tak traktować. Znaleziono ciało. Faraon kazał cię aresztować. Musisz uciekać. Nie pozwolę cię zabrać. Nie masz wyboru. On musi natychmiast uciekać. Czemu nie poprosisz niewolników, żeby cię ukryli? Nie chcę sprowadzić na nich nieszczęścia, ale sprowadzisz je na nas. Chodź. Miałem stać i nic nie robić? To niewolnica. Uciekaj, idź na pustynię i umieraj. Przedtem pomyśl o tym, co odrzuciłeś. Pomyśl o życiu, które cię tu czekało. Znajdę cię. Przyniosę jedzenie i wodę. Nie chcę, byś ryzykował życie. Nie zapominaj, że jesteśmy braćmi. Już nigdy cię nie zobaczę. Nie przeżyjesz na pustyni. Nie ty. Nie należy do tego miejsca, ani do żadnego innego. Tamtej nocy, kiedy przyszli żołnierze, powinni pozwolić mnie zabić. Czemu jeszcze żyję? Zaczekaj. Noce są zimne. Thank you.
Odejdźcie stąd. To nasza woda. Byliśmy tu pierwsi. Co mnie to obchodzi? Byliśmy tu pierwsi. Kazałem wam odejść. Stój! Zabierz swoje stado. Mogłeś zginąć. Mężczyzna zawsze powinien nad sobą panować. Mój ojciec pewnie chciałby ci podziękować. Chyba że dokądś lub do kogoś się spieszysz. Egipcjanin. Nie wiem, kim jestem. Ale żyłeś w Egipcie. Tak. Nie lubię miast, zwłaszcza egipskich. Są takie nienaturalne. Czynią cię słabym i ogłupiałym. W miastach mówią, że to samo robi z ludźmi pustynia. Nawet jeśli udaje się przeżyć, traci się zmysły. Przeżyć? Na pustyni jest wszystko, co konieczne do życia. To wystarczy. Trzeba się tylko rozejrzeć. 7 córek. Myślałem, że to przekleństwo. Czym sobie na to zasłużyłem? Ale one się wszystkiego nauczyły. Jestem z nich dumny. Zwłaszcza z niej. Jednak czasami dobrze mieć przy sobie mężczyznę, jak dzisiaj. Dla wszystkich to mogło się źle skończyć. Ale tak się nie stało. Postąpiłeś jak prawdziwy syn albo zięć. Pojawiłeś się tak nagle, jak człowiek bez przeszłości, albo taki, który przed nią ucieka. Thank you.
Daję ci imię Gershom. Oznacza nieznajomy. Jak nieznajomy, którego przyjęliście do rodziny. Zielona trawa. Nie zatrzymuj się. Tam musi być źródło. Nie patrz w tamtą stronę. To święta góra Choreb. Niebezpiecznie się do niej zbliżać. Mojżeszu. To święta ziemia. Jestem Bogiem twoich ojców, twoich ludzi, którzy są niewolnikami w Egipcie. Wiem o ich cierpieniu. Wybrałem cię, byś ich uwolnił i poprowadził do ziemi, którą obiecałem twoim przodkom. Nie mogę wrócić do Egiptu. Zabiłem człowieka. Wrócisz tam. Czemu mieliby mnie wysłuchać? Będę z tobą. Mówisz, że jesteś naszym Bogiem. Jak się nazywasz? Jestem, kim jestem. Nie posłuchają mnie. Nie uwierzą, że do mnie przemówiłeś. Rzuć laskę na ziemię. Podnieś. Nie wysyłaj mnie. Nie jestem właściwą osobą. Nie mogę tego zrobić. To ciebie wybrałem. Skoro twoi ludzie cię potrzebują, musisz iść. Nigdy z nimi nie żyłem, ale jeśli ich Bóg każe ci wracać, to Bóg gór? Nie wiem. Kiedy zapytałem, jak ma na imię, dał mi dziwną odpowiedź. Jak gdyby chciał, żebym sam ją odnalazł. Nie prosiłem o to. Nie prosiłem.
Zawsze możesz odmówić. Pustynia jest wielka. Można się na niej ukryć nawet przed Bogiem. Nie jesteś zadowolony? Powinieneś. Wysłuchałem cię i jestem posłuszny. On do mnie mówi. Ja do niego nie mogę? Jeśli tego chce, niech nam ułatwi drogę. Stać. Mojżeszu? Moses. Synu. Zesłałem na ciebie kłopoty? Liczy się tylko to, że jesteś. Nie musisz się dłużej ukrywać. Stary faraon nie żyje. Ramzes jest teraz faraonem. Wszystko będzie jak przedtem. Znowu będziesz księciem. To moja żona. I mój syn. Pójdą tam, gdzie ja. Do pałacu? Nie. Not there. To dom Amrama i Jochebed? Kiedyś tak. Kim jesteś? Mojżesz. Nazywam się Mojżesz. Jestem Miriam. Twoja siostra. To naprawdę ty? Wejdźcie, proszę. Oboje nie żyją. Najpierw zmarł ojciec, potem matka. Nigdy o tobie nie zapomniała. Pamiętam, jak tu siedziała. Wiedziałam, kiedy o tobie myśli. O tym, gdzie jesteś i na kogo wyrosłeś. Zawsze byłeś jej ulubieńcem.
chociaż nigdy tu nie mieszkałeś. Czemu wróciłeś? Czego chcesz, Egipcjaninie? Tylko szaleńcy wierzą, że rozmawiają z Bogiem. On przemówił do mnie. Kłóciłem się z nim. Z Bogiem? Potrafi być twardy. Czasami się wścieka. Jest nieprzewidywalny. Ma wielką moc, a przychodzi do kogoś takiego jak ja i prosi, bym działał w jego imieniu. Bywa zabawowy. Mówisz o nim, jakby był człowiekiem. Bo nim jest. Chociaż jest też moim Bogiem. Oszalałeś. Powiedział, że mi pomożesz. Ja? Wiem, co o mnie myślisz. Ale Bóg widzi dla ciebie miejsce w swoim planie. Jesteś jego częścią, tak samo jak ja. Więc Bóg pozwolił, byśmy przez te wszystkie lata byli w niewoli, a teraz postanowił nas wyzwolić? I ty tego dokonasz? Z twoją pomocą. Nie przysłał cię z wojskiem, tylko z barbarzyńską żoną. Poprowadzisz powstanie? Nie spędziłeś tu nawet jednej nocy. Wszyscy wiemy, że się od nas odwróciłeś. Odwróciłeś się od wszystkich. Wiem tylko, że przysłał mnie jestem, kim jestem. Kto? Jestem, kim jestem. Skąd znasz to imię? Bóg mi je wyjawił. Chcę, żebym to przemyślał i sam znalazł jego znaczenie. Tego imienia nie mówi się na głos. Kiedy Józef nas tu przyprowadził, powiedział, że Bóg objawi się słowami jestem, kim jestem. To nie jest dobry czas, nawet gdybyśmy ci uwierzyli. Ludzie nie są na to gotowi. Myślisz, że Egipcjanie pozwolą nam odejść? Potrzeba lat, by zebrać wojsko i wszystko zaplanować. Myślisz, że nie chcemy być wolni? Że o tym nie marzyliśmy? Egipcjanie będą walczyli. Wiemy, co to oznacza. Kim jesteś? To Mojżesz. Uratował mi życie i ocalił honor mojej żony. To dobry człowiek. Powinniście go wysłuchać. Możliwe. To jeszcze nie znaczy, że ma nas doprowadzić do katastrofy. Tylko dlatego, że mówi, że rozmawiał z Bogiem. To prawda? Tak, na pustyni. Nie wiem, czemu Bóg wybrał mnie. Jestem obcy. Nie dzieliłem waszego brzemienia. Niektórzy z was uważają, że jestem Egipcjaninem, ale wiem, co mi się przydarzyło. Wiem, czego mam dokonać. Z pomocą Arona. Faraonie, uwolnij niewolników. Przyszli tu jako wolni ludzie. Pozwól im takimi odejść. Przez 4 wieki ofiarowywaliśmy ci naszą pracę i naszą krew. Daj nam jedną rzecz. Wolność. Moi ludzie zbudowali to wszystko. Zbudowali bogactwo Egiptu. Czy ich wolność to za duża zapłata? Straż?
Masz wojsko? Nie. Czy niewolnicy mają wojsko? Nie. Więc czemu mam ich uwolnić? Takie jest życzenie Boga. Gdzie jest ten wasz Bóg? Widzę moich bogów i kapłanów, ale nie widzę waszych. Nasz Bóg jest potężniejszy od waszych. Doprawdy? Bóg niewolników jest potężniejszy od bogów tego wszystkiego? Nawet dzieci w Egipcie znają tę sztuczkę. Co chcecie udowodnić? Pozwalasz swoim ludziom, by czcili bogów. Pozwól nam czcić naszych. Chcemy udać się na 3 dni na pustynię. Co potem? Wrócicie? Może do tego czasu zmienisz zdanie. Wątpię. Wystarczy. Faraon nie będzie się targował z niewolnikami. Zabrać ich. Mają pracować z innymi. Niewolnik jest niewolnikiem, nawet kiedy myśli, że jego Bóg każe mu dyskutować z Panem. Menerit, upewnij się, by im nie brakowało pracy. To ty. To także mój brat. Widzę jedynie naszego pana. To mój brat. To prawda? Znalazłeś Boga, którego zawsze szukałeś? Sam mnie znalazł. On cię tu przysłał? Taka jest jego wola. Uczę się tego. Czasami z nim dyskutuję, ale on zawsze wygrywa. Nie wygra z Ramzesem. Wbrew pozorom faraon jest słaby i niepewny siebie. Tacy są niebezpieczni, kiedy ich zaatakujesz. A ty go również publicznie upokorzyłeś. Przekonasz brata, by dał sobie spokój? Ja jestem jego bratem, a ty panem. Aaron jest tak samo porywczy jak ja. Może dlatego Bóg zdecydował, że mamy działać razem. I zginąć, jeśli będzie trzeba. Tak się nie stanie. Bóg do mnie przemówił, obiecał mi. Bywa ciężki i czasami myślę, że żałuje, że mnie wybrał, ale złożył mi obietnicę. Nie złamie słowa. Cisza. Wstawaj. Nie dawajcie mu wody. Go!
To wina Mojżesza. Zobaczcie, jak cierpi. Zginął, bo Mojżesz rozgniewał Faraona. Skąd się tu wziął? Kto to? Czemu przemawia w naszym imieniu? Musimy ciężej pracować. Wiesz, ile to zabiera czasu? Umarł, bo praca była za ciężka. Ilu z nas musi jeszcze przez ciebie zginąć? Posłuchajcie! Wolicie pozostać niewolnikami? Lubicie wasze kajdany? Chcecie, by wasze żony i dzieci żyły jak zwierzęta? Chcecie dostawać pozwolenie na życie i na śmierć? Co mamy robić? To Egipcjanie go zabili. Jutro mogą zabić ciebie, ciebie albo ciebie. Wiele lat temu żołnierze przyszli w nocy i zabili wszystkich nowonarodzonych chłopców. Wtedy też nie chcieliście stawić im oporu. Za to chcecie winić ludzi, którzy pragną was ocalić. Człowiek, który urodził się w niewoli, nie musi być niewolnikiem. Niewolnikiem jest ten, który tak o sobie myśli. Musicie zacząć myśleć jak wolni ludzie. Bóg mnie przysłał, bym was stąd wyprowadził. Skąd mamy wiedzieć, że z tobą rozmawiał? Co powiedział? Moje słowo wam nie wystarcza? Faraonowi nie wystarczyło. W tym rzecz. Przemyślałeś wszystko? Przyszedłeś mnie przeprosić? Przyszedłem dać ci ostatnie ostrzeżenie. Uwolnij niewolników. Straże? Czemu mnie odsyłasz? Już mnie nie kochasz? Kocham cię. Nie kochasz syna? Kocham. Więc czemu muszę wyjechać? Proszę wszystkich, by z czegoś zrezygnowali. Sam też muszę z czegoś zrezygnować. Ze mnie i z twojego syna? Gdyby był inny sposób. Mam tyle do zrobienia. Wkrótce nadejdą straszne dni. Nawet nie potrafimy sobie tego wyobrazić. Nie chcę, by byli tu moi najbliżsi. Wiem, jak potężny jest ten Bóg. Potężniejszy od wszystkiego, co znamy. Już czas. To czerwony muł z rzeki. Spójrz na tę sztuczkę. Ha ha ha!
Wystarczy. Zabierz to. To ze mną walczysz. Twój Bóg walczy ze mną. Muszą cierpieć moi ludzie? Tak, chyba że zmienisz zdanie. Powiedz mu, żeby robił co chce. Nie ulegnę mu. Ani tobie. Plaga za plagą nękały Egipcjan. Jedynie niewolnicy pozostali bezpieczni. Mój najstarszy syn, Imre. Mówiłem mu o tobie. Chciałem, żebyś go poznał. To Mojżesz, mój brat. Wielki człowiek. Czekaj na mnie przy bramie. Jak długo potrwają te nieszczęścia, póki nas nie uwolni? Zabiłby cię, ale wie, co potrafi twój Bóg. Boi się jego mocy. Ramzes może położyć temu koniec. Słaby człowiek jest najgorszym z przeciwników. Myli upór z siłą. Mądry człowiek przyznałby się do zwycięstwa, ale on nigdy. Ty też jesteś uparty. Bo wiem, że zwyciężę. Bóg zwycięży. Co potem? Ramzes nas uwolni. Co do tego czasu mamy robić? Módlcie się, by Ramzes oszczędził cierpień ludowi egipskiemu. To był kiedyś także twój lud. Mam ulec niewolnikowi? Tego chcesz od faraona?
Kto jeszcze tak uważa? The skies rained down pestilence and fire, leaving the pharaoh and his sorcerers powerless. Until the very face of Ra himself was hidden from view. Widzisz? To niemożliwe, by Mojżesz i jego Bóg zniszczyli Egipt. Jednak niektórzy zaczynają się bać i mówią, że uwolnienie kilku niewolników to niska cena. Menerit? Jak długo mogę jeszcze liczyć na wojsko? Jestem żołnierzem. Powiem szczerze. Mężczyźni widzieli, jak ich kobiety i dzieci głodują i chorują. Widzieli, jak powoli tracą wszystko, łącznie z wiarą w to, że faraon zawsze ich obroni. Bluźnierstwo! Cicho! Woleliby uwolnić niewolników, niż stracić to, co im pozostało. Jestem faraonem. Tworzę historię. Jestem Bogiem. Jestem Bogiem. Nie. Będę jak skała. Nie zmienię zdania. Nie poświęcę tego, co należy do mnie i do mojego syna. Faraonie! Poprzedni faraon miał wizję, w której książę Egiptu zesłał śmiertelne niebezpieczeństwo na królestwo. Mojżesz nie jest księciem Egiptu. To niewolnik. Nieprawda. Nie jest niewolnikiem. To mój syn. Znalazłam go w rzece i wychowałam jak własne dziecko. Wychowałam go na księcia Egiptu. As the prince of Egypt. Mówiłem faraonowi, że ten książę zniszczy Egipt. Wynocha! Zabierzcie go! Zabierzcie go! Tylko mężczyźni. Nie, także kobiety i dzieci. Bez dzieci. Wszyscy, starzy i młodzi, wszyscy. Bez zwierząt, ze zwierzętami. Nie, zabierzemy wszystko, co nasze. Nie ty o tym decydujesz. Bóg decyduje, ale mówi przeze mnie. Jestem faraonem. Jestem Mojżeszem. Chcę zawrzeć układ. Ja nie. Straże?
Jestem Słońcem, Księżycem i Nilem. Rządzę tym królestwem. Rządzę też życiem po śmierci. Jeśli ten mężczyzna znowu wejdzie do pałacu, zabijcie go. Instantly. Co teraz? Co teraz? Wolność jest blisko. Bardzo blisko. Bóg zaprowadził nas tak daleko. Zostało tak niewiele. To nasze ostatnie godziny niewoli. Zapamiętajcie je. Opowiecie dzieciom, a one swoim dzieciom, jak gorzko smakowało to więzienie. Nie możemy o tym zapomnieć. Jesteście gotowi? Tak. Tak. Przygotujcie się do podróży. Upieczcie mięso i chleb. Przyprawcie jedzenie ostrymi przyprawami. Bądźcie gotowi do wymarszu. Posmarujcie drzwi waszych domów krwią zwierząt. Nie zapomnijcie. Każde drzwi muszą mieć taki znak. To was ochroni. Czekajcie. Czekajcie. Wait. Seti! Mojżeszu! Bracie! Mojego syna także zabrał. Opłakuję go wraz z tobą. Opłakujesz? Grieve? Czy to nie z twojej woli? Z woli Boga. Chciałeś tego. Ramzes ofiaruje ci teraz wolność. Twój Bóg wygrał. Uważam, że jest okrutny. Wiele lat temu faraon wysłał żołnierzy, by zabili nasze dzieci.
Nie byłem jednym z nich. Mojego syna tam nie było. Czemu nas karze? Robię to, co mi każe Bóg. Gdyby ci kazał, zabiłbyś mnie? Mężczyźni, kobiety i dzieci. Tak, z całym dobytkiem. Tak. Zanim odejdą, ich panowie dadzą im złoto i srebro. Nie, jako zapłatę za 4 wieki służby. Tak. Menelith nie chce cię widzieć. Opłakuje syna i mojego wnuka. Nie będę udawała, że cię rozumiem. Czasami nie wiem, kim jesteś. Być może nigdy nie wiedziałam. Wiem tylko, że cię kocham. Jesteś moim synem. Nigdy nie przestanę cię kochać. Zobaczę cię jeszcze? Czy twój Bóg pozwoli mi cię jeszcze zobaczyć? Wyruszamy. Już czas. Szybko. Nadszedł czas. Wyruszamy. Szybko. Przyprowadziłeś nas tutaj, a Egipcjanie nas zdradzili. Teraz zabieram twój lud w jedyne możliwe miejsce. Na pustynię. Co robisz? Nie możesz zniszczyć grobu Józefa. To świętokradztwo. My jesteśmy jego ludem. Należy do nas. Każ mu się pospieszyć. Nie jesteśmy pospieszni. Może zmienić stan.
Dokąd idziemy? Do ziemi obiecanej? Czyli gdzie? Jak tam dotrzemy? Jak długo to zajmie? Jak będziemy żyli? Tędy. Synek. Ty też straciłeś syna? Teraz wiemy, kim jest Mojżesz. Bratem? A kim ty jesteś? Walcz. Fight! Wracajcie. Powiadomcie faraona. Faraon. Thank you.
się tutaj. Głupcze, jesteśmy w pułapce. Co z ciebie za przywódcę? Dość! Mojżeszu, poznajesz mój głos? Tak. Wiesz, kim jestem? Tak. Ufasz mi? Tak. To czary. Zapewne. Lub wola Boga. Czary. Tylko tak zdołamy uciec. Mojżeszu, dołącz do innych.
Koniec części pierwszej.